wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Począwszy od 18 listopada przez trzy kolejne soboty w placówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych prowadzone będą przesiewowe badania mające doprowadzić do wczesnego wykrycia cukrzycy typu 1 u najmłodszych mieszkańców Suwałk. Badaniem objęte są dzieci w wieku do 9 lat. Badanie jest proste. Wystarczy pobrać od pacjenta odrobinę krwi i poddać ją odpowiedniemu testowi. Jak kilka tygodni temu informowaliśmy, przesiewową diagnostykę przeprowadzi personel Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, kierowany przez profesora Artura Bossowskiego. Wczesne wykrycie początkowo bezobjawowego schorzenia metabolicznego pozwala objąć opieką medyczną ewentualnego pacjenta od jak najwcześniejszego okresu życia. Ten typ cukrzycy nie jest zależny od stylu życia, długo pozostaje utajony i skrycie niszczy organizm chorego. Tymczasem przed spustoszeniem można się chronić. Terapia tego typu cukrzycy to przede wszystkim odpowiednia dieta i podaż insuliny. Pierwsze objawy, rzadko kojarzone z cukrzycą przez rodziców, pojawiają się zazwyczaj, choć nie zawsze, w okresie między 10 a 15 rokiem życia. W chorobie układ odpornościowy pacjenta atakuje i niszczy komórki trzustki, organu wytwarzającego insulinę. Objawy to przewlekłe zmęczenie i senność, brak apetytu, nie wzrost, a spadek wagi, częste oddawanie moczu. Cechą charakterystyczną, ale nie kojarzoną z cukrzycą są zimne palce czy sucha skóra i śluzówki. W najbliższą sobotę w budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki 126 próbki krwi będą pobierane od dzieci ze żłobka miejskiego w Suwałkach oraz dzieci z przedszkoli nr 3, 1, 2 i 5 oraz 7 i 10. 25 listopada w tym samym miejscu, czyli w dwójce, pojawić się powinny dzieci uczęszczające do przedszkoli nr 6 i 8 oraz szkół podstawowych nr 10, 6, 4, 2, 7, 11 i 5. 2 grudnia to dzień poboru krwi od dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych działających w Suwałkach. Szczegółowy, godzinowy harmonogram spotkań z personelem białostockiego UDSK dostępny jest na stronach suwalskiego ratusza. Jednocześnie organizatorzy proszą, by na badanie przybywać zgodnie z godzinami wskazanymi w harmonogramie, co pozwoli uniknąć kolejki czy zbędnego stresu. Ogółem do badań przesiewowych rodzice zgłosili ponad 1100 dzieci. Te, których wyniki będą wskazywały na możliwy problem zdrowotny, trafią do dalszej diagnostyki, a w przypadku potwierdzenia schorzenia pod opiekę specjalistów.